Dzień dobry. Dzisiaj witam ze schroniska pod Durbaszką. Będziemy kontynuować nasz marsz przez Pieninę. Plan na dziś jest taki, że wychodzimy tutaj ze schroniska, będziemy po drodze przeprawiać się przez Dunajec, mamy w planach zdobyć Sokolice, Trzy Korony i zakończymy w Krześcianku. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ prognoza pogody jak codziennie ostatnio zapowiada burzę. No ale póki co pogoda jest super, więc mamy nadzieję, że tak dalej tak będzie. Idziemy dalej niebieskim szlakiem w stronę przeprawy przez Dunajec. Duża część szlaku prowadzi otwartymi terenami przez łąki. Dzisiaj trochę świeci słońce, więc wtedy troszkę praży. No ale są takie odcinki bliżej Szczawnicy już przez las, więc jest bardzo przyjemnie. Dzisiaj na szlaku jest sporo ludzi, no bo jest długi weekend. Póki co jest ładna pogoda, więc wybrali się wszyscy na wycieczki. Udało się upolować taki fragment, kiedy akurat nikt nie idzie. No na razie jest bardzo przyjemnie. Tak oto doszliśmy nad Dunajec. Musimy się teraz przeprawić na drugą stronę, żeby wejść na Sokolice. I tak oto wspinamy się na Sokolice. Już chyba niedużo do szczytu zostało. Minęliśmy już dużą część z barierkami. Więc już chyba za niedługo. I dotarliśmy na Sokolice. Nie wiem, czy tam w dole widać Dunajec. Trochę widać Tatry w oddali, ale są przykryte chmurami. No i tu Trzy Korony. Będziemy się stąd zaraz szybko zbierać, bo idzie burza.
Zaczęło grzmieć, więc zebraliśmy się z okolicy. A teraz kontynuujemy marsz niebieskim szlakiem przez Sokolą Perć. No i zobaczymy. Na razie przestało grzmieć i trochę wyszło słońce, więc trudno powiedzieć, jak to z tą pogodą będzie. Takie piękne widoki można z Sokolej Perci podziwiać. Przełom Dunajca, Tatry Słowackie w tle, trochę w chmurach. Za Czarterzu, gdzie był tam ten punkt widokowy, nieopodal, zdecydowaliśmy się zejść już z niebieskiego szlaku Sokolą Percią, nie kontynuować dalej. Zwłaszcza, że plan na trzy korony dzisiaj odpadł, bo nie mieliśmy aż takiego dobrego tempa na tę trasę, a poza tym cały czas nie do końca jest jasne, czy to będzie burza, czy nie będzie burza, a to jednak byłby jeszcze ładne parę godzin wędrowania, więc zdecydowaliśmy się tym razem zejść zielonym szlakiem do Krościenka nad Dunajcem, gdzie dzisiaj będziemy nocować. Mam nadzieję, że trzy korony uda się zrobić kiedy indziej, ale i tak całkiem spory kawałek po pieninach udało nam się przejść. A tak właśnie wygląda zejście zielonym szlakiem do Krościenka. Bardzo przyjemna trasa przez las. A tam już w dole widzimy Krościenko. Tak trochę w rytm jakiejś piły albo kosiarki, ale doszliśmy do Krościenka, zdecydowaliśmy się skrócić nasz dzisiejszy szlak, przeszliśmy tylko 13 km, ale muszę przyznać, że jakoś tym razem trasa daje mocno w kość moim kolanom. A poza tym, no teraz nawet przed chwilą jeszcze tutaj coś grzmiało, więc nie mam pewności, czy ta burza będzie, czy nie będzie. Nie chcieliśmy ryzykować i dlatego już zeszliśmy zielonym szlakiem do Krościenka. Tu mamy naprawdę bardzo fajne miejsce na nocleg, tym razem nie jest to schronisko. Więcej o nim będę pisać na pewno jeszcze u mnie na blogu. Tymczasem jest to był na razie ostatni odcinek z Pienin. Mam nadzieję tu jeszcze wrócić, chociażby po te trzy korony, ale nie tylko. Zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych szlakach. Cześć!